Szanowny Panie Premierze, Panowie ministrowie, prezydenci, parlamentarzyści, eminencje, drogi ojcze Tadeuszu, drodzy polscy przedsiębiorcy, bo jest tutaj wasza większość na tej sali, kiedy myślałem sobie o tytule dzisiejszej konferencji Odpowiedzialność Przedsiębiorców za Polskę, to pomyślałem sobie, że warto zacząć od takiej konstatacji, że Kolejne generacje Polaków, my, nasi ojcowie, dziadowie, pradziadowie, marzyli o Polsce, która jest Polską wielką, zamożną, sprawiedliwą, dumną. I taki kraj chcemy budować. Jednym z jego ważnych fundamentów jest silna gospodarka. Dlaczego silna gospodarka jest takim ważnym. Niezbędnym fundamentem takiego państwa, o którym marzymy, otóż z niej pochodzi paliwo, napęd do innych dziedzin naszego państwa. Pieniądze, o których mówił premier Kaczyński, prawda, które są potrzebne na modernizację armii, na programy społeczne, na wspieranie innych dziedzin życia. Nie ma we współczesnym świecie państwa, które ma silną naukę. A nie ma silnej gospodarki. Nie ma państwa, które ma silną kulturę, znaną na świecie, a nie ma silnej gospodarki. Nie ma państwa, które ma silny sport, a nie ma silnej gospodarki. Z niej właśnie pochodzą te siły, które są potrzebne, żeby w innych dziedzinach życia dobrze funkcjonować. I za to jesteśmy odpowiedzialni przedsiębiorcy, menadżerowie, żeby taką gospodarkę budować. Wielu przedsiębiorców, którzy są na tej sali, zaczynali od małej firmy, działalności gospodarczej. Rok po roku pną się w górę. I wiedzą doskonale, że najpierw gdy ta działalność gospodarcza jest małych rozmiarów. Planowanie, pomysły. Ideę mogą mieć w głowie. Mogą codziennie je zmieniać, modyfikować, wymyślać. Natomiast, gdy firma rośnie, już tak nie da się. Trzeba te plany przenosić z głowy na kartkę papieru, później na dokumenty, a później jest coś takiego, co się nazywa biznesplan, prawda, i trzeba go zanieść do banku. Państwo jest takim organizmem, które jest na tyle skomplikowane, że jeżeli nie ma planu, nie ma strategii, to nie sposób osiągać zakładanych celów. Polska po wielu latach ma w końcu taki plan, ma strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Ta strategia, jak każda strategia, każdego dnia będzie się zmieniała. Za rok trzeba będzie poprawić w tej strategii takie czy inne rzeczy. Prawda? Natomiast jeżeli nie ma się planu, to nie przejdzie się od miejsca A do B, bo każda droga jest dobra. Jeżeli się nie ma planu, każda droga jest dobra. W związku z tym to, że posiadamy taki plan, strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, jest dla nas dużym wyzwaniem i korzyścią, diagnozą tego, gdzie jesteśmy, jakie mamy słabe i silne strony. Słabe i silne strony. Nie należy, nie należy się wstydzić, że się ma słabe strony. Każdy z nas na tej sali, prawda, gdyby chciał zdiagnozować siebie, to również je wskaże, prawda? Przewagi buduje się na stronach silnych, na tych, które mogą być lepsze od innych. W związku z tym strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju takie nasze przewagi, przewagi Polaków i Polski definiuje. Nam, przedsiębiorcom i menadżerom, należy skorzystać z tych planów, z tych strategii, żeby się wpisać w strategię państwa, żeby korzystać z tej siły, które państwo może dać. Jednym z takich przesłań tej strategii jest rzecz, którą zdefiniował już wiele lat temu nasz słynny poeta Cyprian Kamil Norwid, który napisał wiersz, w którym jest taka fraza. Pracować musisz w pocie swego czoła, nie w pocie dłoni, ale w pocie czoła. Prawda? Polska, Polacy pracują dużo. Jesteśmy narodem, który w statystykach godzin pracy bryluje. Prawda? Przeskakujemy te kraje inne kulturowo, o których też mówił prezes Kaczyński, azjatyckie, prawda? W ilości godzin spędzanych w pracy. Ale jest to najczęściej praca dłoni nie praca czoła. I jest to jedno z wyzwań, o, które, o którym chciałbym Państwu powiedzieć. Gdy patrzę na naszych przedsiębiorców, a spotykam się z nimi codziennie tutaj na tej konferencji, również przed rozpoczęciem jej rozmawiałem z jednym z moich ulubionych przedsiębiorców, serdecznie go pozdrawiam, klienta PKO Banku Polskiego, to wskazują mi ci przedsiębiorcy, na kilka takich wyzwań, które oni już w swojej pracy, w swojej działalności dostrzegli, jak dostrzegli, to minimalizowali te negatywne skutki, stawiali na silne strony i wygrywali. Takie wyzwania, które ja widzę w działalności polskich przedsiębiorców i chciałbym się z Państwem nimi podzielić, to pierwsze wyzwanie jest takie, że polskie firmy są rozdrobnione, są małe, mają niską skłonność do współpracy. Niską skłonność do współpracy. To widziałem osobiście na jednym z wyjazdów zagranicznych na misji gospodarczej, gdzie naszym zadaniem naszych polskich firm była sprzedaż towarów. No i nastąpiła taka nieoczekiwana dla mnie rzecz, że kilku polskich przedsiębiorców licytowało się wzajemnie, za jaką najniższą cenę sprzeda towar temu importerowi w tym danym kraju. Prawda? Dziwna historia, no oczywiście jest tak, że tamten też się dziwił. Prawda? Był zdziwiony, że przyjechała ekipa, kilku ludzi w jednej misji, prawda? I oni właśnie cały czas licytują w dół. Co to oznaczało, że nie byliśmy przygotowani do tego wyjazdu, prawda? Że wówczas taki wyjazd był nieprzygotowany, a jak jest nieprzygotowany, to może skończyć się różnie, również taką klęską. Powinno być odwrotnie, prawda, że jak wyjeżdżamy, mamy swojego reprezentanta, on Sprzedaje ten towar po cenie, która jest konkurencyjna na danym rynku, a wówczas my, trzech, czterech, prawda, partycypujemy tej sprzedaży no, w różny sposób, który sobie wcześniej ustalimy. Tego nam Polakom brakuje. Rozdrobnienie polskich firm i brak łączenia się ich powoduje również to, że koszty stałe no, nie jesteśmy w stanie podzielić na liczbę produktów, które sprzedajemy. To jest gdy patrzę na porównania Polski, Niemiec, bo to jest kraj, do którego aspirujemy prawda, w Unii Europejskiej, Francji, Włoch, Hiszpanii, mówię o tych krajach zamożnych, to widać, że średnie firmy z tych krajów zamożnych są większe. Nie tylko właśnie w taki sposób, że my jesteśmy biedniejsi, ale widać przez porównanie czy to liczby pracowników, czy to obrotów. Porównywanych do wielkości i zamożności danego kraju. To jest takie wyzwanie, które stoi przed nami, Polakami, żeby tworzyć większe organizmy, które oczywiście czego wymagają? Współpracy, prawda? Nie jest to, że ja wykupię ciebie, prawda? Albo doprowadzę do twojego bankructwa, tylko że razem, wspólnie będziemy prowadzili większą firmę, która ma większe szanse konkurowania i na lokalnym rynku, i na rynkach zagranicznych, zwłaszcza że będąc w Unii Europejskiej no podlegamy tej regule jednego rynku, że przedsiębiorcy z innych krajów również, i tutaj Polska jest słabsza, jeżeli chodzi o takie bariery pozaprawne w regulacji dopuszczania firm zagranicznych na swój rynek. I to jest pierwsze taka, te, takie wyzwanie dla polskich firm, że muszą być większe. I muszą lepiej ze sobą współpracować, by po prostu lepiej na tym wychodzić. Drugie wyzwanie, które jest być może jeszcze wracając do tego pierwszego, jest to pochodna naszej historii. To jest tak, że po pierwsze polskie firmy były małe, ponieważ taka była historia PRL-u, że nie można było budować, budować dużych firm. A druga rzecz, która no, też się zdarza, może to nie jest powszechne, ale. Ale zdarza się. Otóż rozmawiam ze swoim kolegą sprzed lat, który prowadzi firmę na Dolnym Śląsku. Jestem z Dolnego Śląska, z takiego małego miasta Strzelin. I on prowadzi firmę we Wrocławiu. Spotykam się z nim rok temu. Pytam się, czemu nie chcesz jej rozwijać. Wygrywasz tutaj przetargi, obrót 15 milionów złotych. Mówi: Słuchaj, u mnie pracuje 30 ludzi. Jestem odpowiedzialny za ich rodziny. Prawda? Jeżeli zacznę wzrastać, rosnąć, to zainteresują się mną różne rodzaje urzędy, kontrole. Po co mi to? Ja sobie tutaj spokojnie żyję. Ludzie są zadowoleni, prawda? Będę miał niepotrzebne kłopoty. Nie? I to jest ten kolejny taki element, który, który jest wyzwaniem dla, dla nas wszystkich, również dla polskiej administracji. Drugie wyzwanie dotyczy tego, że. Polskie firmy są nisko umiędzynarodowione i mają tak zwaną słabą penetrację docierania do dalekich rynków. Otóż jest tak, że bardzo dobrze udaje nam się podbój rynków sąsiednich, takich jak Niemcy, Czechy, Słowacja, ale już dalsze wyprawy polskich firm do Azji, Afryki, Ameryki Południowej są na bardzo niskim poziomie. I to wynika znowu z tej historii, tak mi się wydaje, jak rozmawiam z polskimi przedsiębiorcami. Po pierwsze, jest tak, że pokolenie starsze ode mnie, ja jeszcze miałem tą, tą, to szczęście, że na uczelni, na Politechnice, na Politechnice Wrocławskiej otrzymałem dobre wykształcenie językowe. Natomiast jest tak, że słabo mówimy w językach obcych. Już to nie jest wadą pokolenia naszych dzieci. W związku z tym, te wyprawy dalsze. I trudne bariery językowe, kulturowe powodują to, że tego nie robimy. Prawda? Natomiast te kraje w dalekie w Azji, w Afryce no stwarzają duże możliwości budowania większych zysków. Jest oczywiście jakby większe ryzyko, ale również wymaga to, że firma musi być większa, żeby sobie na tego typu działalność pozwolić. Kolejne wyzwanie. To jest to, co już jest powszechne, mówi o tym i w swojej diagnozie premier Morawiecki, mówił o tym prezes Kaczyński. Niska innowacyjność, niska innowacyjność. Otóż jest tak, że ja mam taką konstatację osobistą, jestem z wykształcenia inżynierem informatykiem, że gdy nastąpił ten przełom lat 89-90, to przypomnę, że Polska była wówczas bankrutem ekonomicznym zbankrutowaliśmy ekonomicznie i wówczas nie mieliśmy dostępu do rynków kredytowych na świecie, to oprócz tego, że nie mieliśmy tego dostępu, to Polska była biedna kapitałowo. Nie mieliśmy kapitału. Tutaj jak Państwo, wszyscy, którzy zaczynali w tych latach, no, gdy sobie pomyślą właśnie o swoich początkach, prawda, żukach, nyskach, e, małych fiatach prawda, i tak dalej, to był ten kapitał startowy. I równocześnie oprócz tych dwóch e, e, słabych punktów, byliśmy gospodarką słabo innowacyjną. Słabo innowacyjną. E, e, teraz, po tych dwudziestu paru latach, jest duża dostępność do kapitału, również międzynarodowego, ale również w Polsce sytuacja jest taka, że w roku 2016, po wielu latach, suma zgromadzonych oszczędności, depozytów i innych oszczędności Polaków, jest po raz pierwszy w historii większa od kredytów udzielonych osobom indywidualnym i przedsiębiorcom. Czyli jest z czego pożyczać. Natomiast nadal polska gospodarka charakteryzuje się niską innowacyjnością. To jest to, że nie żyjemy z pracy głowy, tylko głównie z pracy rąk. Ta przewaga cenowa, właśnie, która się jest w tej chwili, ona jest krótkotrwała, bo jeżeli chcemy uczynić z tego strategię, czyli mieć tą przewagę na lata, to znaczy, że ugrzęźniemy w tym, że będziemy mniej, więcej, mniej zarabiali. Jak będziemy mniej zarabiali, to będziemy mieli mniej pieniędzy na wyższą konsumpcję, czyli lepszy poziom życia, jak również mniej pieniędzy na inwestycje, które są potrzebne do tego, żeby znowu więcej zarabiać. I to jest taka pułapka, która została oczywiście zdiagnozowana w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Żeby nie wyzwalać tego sprzężenia zwrotnego, prawda, nie chcemy konkurować niskimi płacami w Polsce, dlatego żeby przedsiębiorcy z innych krajów lokowali tutaj produkcję, która będzie powodowała to, że będziemy tylko konkurowali ceną. Ta niska innowacyjność to jest również pochodna, historyczna. To, to wielokrotnie o tym mówił wicepremier Morawiecki. Przypomnę tego, bo wydaje mi się, że warto sobie to uświadomić. Otóż jest tak, że wszystkie rewolucje przemysłowe, industrialne, które działy się na świecie, niestety zdarzały się w takim okresie dla Polski, że nie mogliśmy w tym uczestniczyć. Pierwsza rewolucja przemysłowa no, odbyła się w czasie, kiedy Polska traciła niepodległość. Druga rewolucja elektryczna no, to odbyła się w momencie, kiedy o tą niepodległość żeśmy walczyli. Jedna wojna, druga wojna, czasy PRL-u, rewolucja informatyczna. Nawet gdy chcieliśmy w niej uczestniczyć tutaj takim symbolem jest ten słynny komputer profesora Karpińskiego, no to zostało nam to zakazane prawda, przez Związek Sowiecki, że nie w tym mamy się specjalizować. Nie w tym mamy się specjalizować. I teraz jest tak, że mamy szansę, nadal mamy szansę. Uczestniczyć w rewolucji, która się dzieje. To jest ta rewolucja 4.0, czyli przejście do gospodarki cyfrowej. Jednym z takich jej symboli, tutaj powiedzmy, wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby w niewielkim segmencie tej gospodarki wygrać. No to jest projekt, który się dzieje w Polskim Funduszu Rozwoju. To jest projekt elektrycznego autobusu. Dlaczego on jest taki ciekawy i ważny? Otóż jest tak, że w tej chwili na świecie, w Europie nie ma hierarchii, nie ma hierarchii takiej, że jest już kilku producentów, którzy mają know-how, doświadczenie, przewagę skali, bo to jest bardzo ważne przewagę skali, że produkują już setki tysiące tych autobusów. Prawda? Jeżeli nam się uda zbudować, a tutaj jest wymagana współpraca, coś, co mówiłem przy pierwszym wyzwaniu szwankuje, współpraca polskiego państwa za pomocą swoich instytucji, czyli Polskiego Funduszu Rozwoju. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska samorządów polskich, prawda, że wówczas możemy przejść do takiej fazy, że nagle polskie konsorcjum, które będzie budowało taki autobus elektryczny, może otrzymywać zamówienia czy wygrywać przetargi, bo tak to należy rozumieć, na setki, tysiące tego typu autobusów i może tą skalę wykorzystać w eksporcie tej myśli technicznej do innych krajów. No i co trzeba, trzeba walczyć, żeby w tym autobusie elektrycznym. Tego polskiego know-how było jak najwięcej. W tej chwili jest tak, że jest mniej więcej 50%. No, chodzi o to, żeby dojść, nie żeby wyeliminować wszystko, bo czasami warto korzystać z rozwiązań innych, ale żeby ten udział był większy. To tak samo jak tutaj była mowa o udziale kapitału zagranicznego w polskich finansach. Gdy się znowu popatrzy na tą sytuację na świecie, ja byłem i jestem zwolennikiem tej repolonizacji polskiego sektora finansowego to jest tak, że kapitał miejscowy we wszystkich zamożnych krajach kontroluje miejscowy sektor finansowy. Kapitał miejscowy, używam tego sformułowania, bo użyto tutaj przy tej operacji przywracającej normalność, bo odkupienie PKO S.A. jest przywracaniem normalności, użyto dwóch instytucji PZU tutaj, Pochwała dla prezesa Michała Krupińskiego i Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa, gdzie udało się tę transakcję przeprowadzić. Jest to kapitał kontrolowany przez skarb Państwa, Natomiast innego tak dużego kapitału nie mamy. Transakcja jest wielomiliardowa 10, 11, 12 miliardów złotych. Nie mamy takiego prywatnego kapitału, który mógłby taką operację przeprowadzić, żeby. Centrala tego typu organizacji była w Polsce, gdy jest centrala tego typu dużej organizacji, takiej jak firma Orlen, która prowadzi działalność na wielu rynkach na świecie, PZU, PKO, czy tego potencjalnie elektrycznego autobusu, co to powoduje? To, co Państwo widzą u siebie tutaj w Toruniu, jeżeli ktoś jest z Torunia, toruńskie zakłady materiałów patrunkowych. Pozdrawiam serdecznie pana prezesa, którego widziałem tutaj. Przed rozpoczęciem naszego kongresu. Jest to firma, która funkcjonuje na kilkudziesięciu rynkach na świecie. Co to oznacza? Że menadżerowie tej firmy, marketingowcy, handlowcy, stratedzy, produktowcy muszą myśleć w skali globalnej. Muszą myśleć w skali globalnej, prawda? Jak myślą w skali globalnej, to rozumieją te trendy globalne, które się dzieją na świecie i mogą. Również tą wiedzą dzielić się z innymi firmami, mniejszymi, prawda? Bo to jest tak, że taka firma jest wówczas ośrodkiem kooperacji dla wielu małych firm, dla wielu małych firm, które korzystają z jego know-how, tworzą swoje, swoje, swoisty ekosystem. I w takim ekosystemie można budować innowacyjność. Można budować innowacyjność w takim ekosystemie, czyli korzystając z tych toruńskich zakładów materiałów patronkowych, z Orlenu, PKO czy PZU. I to jest to wyzwanie, które stawiamy sobie, gdy mówimy o innowacyjności. Proszę Państwa, na koniec krótka reklama PKO Banku Polskiego. Jestem odpowiedzialny za sprzedaż banku i za wszystkie inne sprawy. Otóż jest tak, że PKO Bank Polski obsługuje 22% firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Oczywiście jest tak, że te firmy korzystają z usług finansowych PKO Banku Polskiego, ale my również korzystamy z tego, że możemy na tej współpracy zarabiać. Jednocześnie jest tak, że staramy się wytworzyć takie sprzężenie zwrotne, że my im mówimy, co widzimy słabego w ich rozwoju. I powiedziałem Państwu o tych wyzwaniach, czyli małej skali firm, yy, potrzebie umiędzynarodowienia, jak również oni mówią nam, co my powinniśmy poprawić we współpracy z nimi. I to staramy się robić. I mam nadzieję, że dzisiaj, w tej części, która jest zawsze ulubiona na konferencjach, czyli kuluarowej, będę mógł z Państwem o tym porozmawiać. Dziękuję bardzo.